Siemanko, z tej strony Marian na świecie i witam Was wieczorową porą w stolicy Rumunii, czyli Bukareszcie. Mieście skrajnie eklektycznym, w którym przeróżne style mieszają się w sposób niewyobrażalny. Mieście, które swego czasu zyskało miano Małego Paryża. Mieście, które przetrzymało zniszczenia II wojny światowej, trzęsienia ziemi i w końcu rządy Nicolau Ceausescu. Mieście tajemniczym, gorącym, zdającym się mieszać wszystko, co jest możliwe. Tutaj na ulicach spotyka się tak wiele nurtów architektury, tak wiele nurtów ubioru, tak wiele różnych ludzi. Nie przedłużając, zapraszam Was na najnowszy odcinek, jak na kurde youtubera przystało w Bukareszcie. Eklektyzm, o którym wspomniałem w odniesieniu do Bukaresztu, to przekładając na język ludzki, pomieszanie z poplątaniem, zwłaszcza dostrzegalne w architekturze. Przechadzając się uliczkami centrum miasta, zobaczymy stojące obok siebie przepiękne kamienice obok postkomunistycznych bloków. I to też nie do końca takich, jak to jesteśmy przyzwyczajeni oglądać u nas. U nas też w końcu ta komuna była. Natomiast tutaj, w Bukareszcie, z budynki z ery socjalistycznej, komunistycznej, z ery Ceausescu, wyglądają zupełnie inaczej, w pewien sposób kosmicznie dopełniają obraz miasta. Kolejny przykład eklektyzmu Bukaresztu, czyli przepiękna cerkiew na tle budynku centralnego komitetu partii komunistycznej. Jak widzicie, w tym mieście miesza się wszystko. Mają nawet swój łuk triumfalny na wjeździe do miasta. Proszę bardzo. Jaki łuk triumfalny. Po jednej stronie ulicy przepiękna, zabytkowa kamienica, a zaraz po drugiej postkomunistyczny, brutalistyczny budynek z wieżą zegarową. Nawet nie muszę się długo namyślać, żeby stwierdzić, że ta część miasta na północ od Placu Uniwersyteckiego jest zdecydowanie ciekawsza niż tak zwane Stare Miasto. Tutaj te budynki rzeczywiście nie dość, że mają interesujące formy, interesująco, ciekawie, niecodziennie prezentują się w kontekście, w którym występują. Budzi się we mnie przeświadczenie, że Bukareszt to miasto, w którym każdy miłośnik architektury znajdzie coś dla siebie. Niezależnie, czy interesuje Was architektura klasyczna, neoklasyczna, czy postkomunistyczne potworki, wszystko to znajdziecie właśnie na ulicach stolicy Rumunii. Nawet sensownie ze sobą korespondujące. Transport publiczny w Bukareszcie jest dość dobrze rozwinięty. Mamy tutaj aż 5 linii metra i wiele linii autobusowych, trolejbusowych oraz tramwajowych. Bilet na jeden przejazd metrem kosztuje 3 leje rumuńskie, czyli około 2,70 zł. I możemy go kupić bezpośrednio w bramce prowadzącej na peron. W ogóle nie jest nam potrzebny kartonik. Jako że jestem w podróży już 3 tygodnie, to zdecydowałem się wybrać się do fryzjera, a właściwie to barbera, bo broda mi też już nieźle zarosła. Co prawda zakładam, że wy raczej do Bukaresztu nie będziecie przyjeżdżać specjalnie na strzyżenie, natomiast myślę, że taki przykład pozwoli z grubsza określić poziom cenowy, na którym stoją usługi w stolicy Rumunii. Wybieram się do barbera, który znajduje się w samym centrum miasta, na przedmieściach albo w dzielnicach sypialnych. Można znaleźć taniej. I znowu wyglądam jak człowiek, a nie jak jakiś leśny dziad. Taka przyjemność kosztowała mnie 90 lei rumuńskich, czyli jakieś 83 zł, 18 euro. Tymczasem niestety się rozpadało, więc póki co zmykam pod dach.
kwestia noclegu jest niestety, kwestią najbardziej kosztowną, jeśli chodzi o City Break. W Bukareszcie te ceny są dość podobne do cen polskich. Mi udało się wynająć na 4 dni, na 4 noce właściwie, takie oto mieszkanie w centrum w cenie około 80 zł za dobę. Wybierając się na City Break do Bukaresztu, zapewne chcielibyście spróbować lokalnej rumuńskiej kuchni. I właśnie w tym celu wybrałem się teraz na spacer do jednej z polecanych mi restauracji serwujących kuchnię rumuńską. Poprosiłem o coś najbardziej rumuńskiego, co mają, i dostałem coś przypominającego nasze gołąbki. Mielone mięso z przyprawami zawijane w liście kapusty. Ta kapusta też dość ciekawie przyprawiona. Nie dajcie się zwieść. To nie są ziemniaki, to jest rumuńska mamałyga, takie coś a la kasza manna, tyle że z kukurydzy. Za taki duży obiad dla jednej osoby zapłaciłem trochę ponad 70 lei rumuńskich, czyli 15 euro. Pierwsze moje wrażenie z Bukaresztu było dość... No nie zakochałem się w tym mieście od pierwszego wejrzenia, ale muszę wam przyznać, że tak jak tutaj coraz dłużej chodzę, tak coraz bardziej łapie mnie za serce i za duszę to, że jest tak całkowicie wymiksowane, że tak wiele rzeczy się tu miesza. To znajduje też swego rodzaju odbicie w społeczeństwie miasto zamieszkującym. Skoro już mowa o rumuńskiej, bukareskiej architekturze, to nie możemy zapomnieć o Pałacu Ludowym, czyli budynku parlamentu, mokrym śnie Nicolae Ceaușescu. Jest to ponoć drugi największy budynek na świecie, zaraz po Pentagonie. Ma 12 kondygnacji naziemnych, do tego 8 kondygnacji podziemnych. I rozpoczęto budowę w 1983 roku, wyburzając kilka kwartałów zabytkowych kamienic, przesiedlając ponad 40 tysięcy ludzi. Pretekstem do przesiedleń i do wyburzeń było trzęsienie ziemi w Bukareszcie, natomiast tak naprawdę Ceaușescu chciał wybudować tutaj rządową dzielnicę, na którą oprócz niniejszego budynku parlamentu składałby się ogromny bulwar socjalizmu, hotele oraz budynek Ministerstwa Obrony Rumunii. Niestety jego plan się nie powiódł. W 1989 roku w wyniku rewolucji został obalony i stracony i na ten moment budynek parlamentu był ukończony zaledwie w 80%. Dość długo zastanawiano się, co z tym budynkiem zrobić. Padła propozycja, aby spróbować go sprzedać prywatnemu inwestorowi. Pojawił się człowiek, który chciał go kupić i zapowiedział, że otworzy w tym miejscu największe kasyno na świecie, co jednak zniechęciło Rumunów, którzy powrócili do planu pozostawienia budynku parlamentu w rękach państwowych. Dziś w tym miejscu znajduje się wiele przeróżnych obiektów kulturowych, m.in. muzeum, można też zwiedzać budynek. Ponoć wiele pomieszczeń pozostaje pustych i niewykorzystanych, a te, które są wykorzystywane, te, których budowę ukończono, powalają swoim rozmachem i pięknem. W rumuńskim języku kolokwialnym przyjęło się określanie Pałacu Ludowego, budynku parlamentu, mianem rumuńskiego Pentagonu.
styl powiem zdecydowanie neoklasyczny, socrealistyczny mocno. Nie w stylu radzieckiego socrealizmu. Widać, że tutaj mamy troszeczkę inne napływy. Przede wszystkim kolumny są na planie kwadratu, a nie na planie koła. Wszystkie materiały, z których zbudowano cały pałac, zarówno kamienie, z których jest zbudowana konstrukcja budynku, jak i kamienie, które zdobią budynek wewnątrz, pochodzą w 100% z Rumunii. To jest 100% rumuńskie dzieło. Budowania tego budynku parlamentu Ceausescu zainspirowała wizyta w Korei Północnej, którą odbył kilka lat przed rozpoczęciem budowy. Bilet na tę przyjemność zwiedzania Pałacu Parlamentu kosztuje 40 lei rumuńskich, czyli około 36 zł. Mi natomiast udało się jak zwykle wkręcić na bilet studencki, który kosztuje 20 lei, czyli około 18 zł. Polskich. A skoro tak ogromny budynek został wybudowany przez Ceausescu dla partii, dla ludu, no to naturalnym zdaje się pytanie, jak wyglądał budynek, w którym Ceausescu mieszkał? Jak wyglądał dom największego dyktatora Rumunii? Dom Nicolae Ceausescu, bardziej właściwie niż dom, będzie pasować określenie pałac. Nie oszukujmy się. Przepych to jest coś, czym dyktatorzy lubią się otaczać. Co znajdziemy na miejscu w domu Nicolae Ceausescu? Zdobienia ze złota, fontanny w pokojach i prywatny basen. Za wstęp do muzeum domu Nicolae Ceausescu przyszło mi zapłacić 45 lei rumuńskich, czyli jakieś 42 zł, 9 euro. Ja nie wiem, no coś mi nie po drodze z tymi Rumunami, ewidentnie się z nimi nie rozumiem. Wbiłem do tego domu Ceausescu. Pani, widząc mój aparat, mówi: tutaj, żeby nagrywać wideo, to trzeba kupić dodatkowe pozwolenie oprócz biletu. No to ja mówię: okej. To poproszę to pozwolenie, no bo mam taką świadomość, że chcę dla was nagrać, jak wygląda Bukareszt, jak wyglądają tu atrakcje. Pani mówi: ale ono jest drogie. Ja mówię: no... A pani mówi: nie sprzedam. Nie może pan robić nagrań wideo. I ja tak. A pani mówi: nie, nie można nagrywać. Więc... Muszę przyznać, że to... co z początku budziło moje obawy w kontekście Bukaresztu. Mowa właśnie o tym eklektyzmie, czyli architekturze fusion, wymieszanie wszystkiego, przeróżnych styli ze sobą. Tak naprawdę obecnie stało się dla mnie największą wartością tego miasta. Bo to nie jest tak, że oni całkowicie bez sensu, bez zgładu i ogłady byle gdzie jakieś pojedyncze rzeczy wstawili, tylko całe to miasto, całe miasto naprawdę składa się z budynków zupełnie do siebie niepasujących. Przeplatają się kamienice z socrealizmem, socrealizm z cerkwiami, a to wszystko okraszone jeszcze trochę neoklasycyzmem lub innymi stylami do neoklasycyzmu nawiązującymi. Naprawdę przechadzka po ulicach Bukaresztu jest swego rodzaju ucztą dla oczu wyczulonych na architekturę, i to taką ucztą, która miesza ze sobą bardzo różne smaki.